A kuku, siemo. Włosy moje zawsze rozwalone. Pójdziemy dzisiaj, pokażę wam. Patrzę na dzidka. Ten dzidek to taki polski George Clooney. Jak to wygląda? Zostało nam 2 tygodnie. No i zobaczymy, jak wygląda ten korytarz. Cały korytarz szpakowania jeszcze do malowania. Tutaj pójdzie dołem. Jakoś tak nieokrągło ta pizza zrobili dzisiaj. Pokoje mamy. Jajca to im wyszła. No to karce bicie mają. Jaką wykładzinę zerwać, żebym to zapolił, to się same spoli. No i tak, miałem się dzisiaj wziąć za ten slider. Wyciągłem te klamory, nawet położyłem sobie to na stole. Ale jakoś tak weny nie było. Potem, a skończę ten kurde tam, ten odciąg, bo to się tam szwendało po stole. Nawet dobrze to zrobiłem, skończyłem jeszcze z zewnątrz, może ta krata wyjdzie komu i puszczymy taki komin do góry, to jeszcze będzie więcej ciągło i będzie dobrze. Tyle co do spraw warsztatowych. A tak ogólnie to się nic nie dzieje, nie? Jest wszystko kurde tak jak było. Kurde, fajny flek. Włochmo otwarte, to jest najważniejsze, a reszta to mnie tam wiecie. Nawet 25 lat jeździ do Niemiec na robota. Ten szwagier od dzidka. No trochę czasu. Z tym, że oni tam są kurde z tych Mazur. To jest koszmar kurde. Tam z Zabrza, ze Śląska to jeszcze idzie dojechać, to tam jest jako tego. Kurde, ale te Mazury to tam. Ja pierdzielę, jak się do tego Olsztyna tam ojechać już. Jaki to jest koszmar. Jakie tam się kurde. Cała droga dziury. Kurde, teraz nie ma chusteczki, ja pierdzielę. Ależ stres kurde. Może jako staro będzie. Rachunek tu jakiś jest. To się do rachunka wytrza. Kurde, za mocno auto posprzątałem. Wszystkie klamory powyrzucałem. Ja mam takiego kumpla, Rysiek, nie? To on też, on tu do Niemiec przyjeżdżał. Boże, to już było, kurde, nie wiem, jeszcze chyba DDR-y istniały. Czyli NRD. Jakby to powiedzieć? No zarobił dużo. Wszystko tego. W Polsce wybudował 2 domy. I tego, i jak tak Godob teraz, Godob z nim tak czasem. Czy jeszcze raz byś takie coś robił, Godonie? Drugi raz już by się na to nie rzucił. Z tym, że on i Henryk w dwójka to oni robią wszystko. Kompletnie wszystko.
nie ma rzeczy, których oni nie robili i nie ten. Poprzez ocieplanie domów, odpływy, kanalizacja, no wszystko, wszystko. Przygotowanie, bo same podłączenie to elektryk musi zrobić, nie wiadomo, żeby tam sztympel pieprznął. Ale podłączenie, wszystko, przygotowanie pod instalacje elektryczne, kafelkowanie, no wszystko, wszystko, wszystko. Odtapetowanie, sranie, gładzie, sradzie, no wszystko, kompletnie wszystko. Garaże, stawianie garażów, dachy, nie dachy, no kompletnie wszystko robię, nie? I bardzo ten Rysiek to bardzo dobry fachowiec, naprawdę trzeba, kurde, taki. Może kiedyś się przypatoczy to go, kurde, ten, na gromy. No ale tu on ma luzik, nie? Bo tu jest taki domek. Za cały ten domek tego płaci 100 euro na miesiąc. To nic praktycznie, z ogrzewaniem, ze wszystkim, z prądem. Domek, kawałek takiego tarasu, ogrzewanie, prąd, woda, co tam jeszcze jest, kurde. No wszystko takie te pierdoły. Stówka miesięcznie to groszowe sprawy. No ale tu non stop jest, nie? Jak oni jadą na budowę, gdzieś coś tam robią i tego, to tak robię po 10-12 godzin czasem, nie? Jest koszmar taki coś. No ale też wiecie, to nie jest robota na akord. Oni sobie tam krzywdy nie zrobią, nie? Piwko se wypiją, 2-3 godziny przerwy se zrobią. To wszystko leci zapłacone, wiadomo. Ja byłem na wielu budowach różnych, bo ja tam też laminaty kładłem, różne pierdoły, cuda na kiju. Gdzie oni przedtem tam byli i coś robili, albo wspólnie my tam byli też. To naprawdę jest dobry fachowiec, kurde, ten Rysiek. Także on się tam niczego nie boi, nie? Wszystko co się podejmie to jest, kurde, wykonane tak jak ma być. I też nie tylko, że się komuś wydaje, że wykonał to tak jak ma być, ale faktycznie jest wykonane wedle tych przepisów tutaj, nie? No. Ale u biednego człowieka nie pracuje, bo ja go dobrze znam. Także kapie tam, kapie. I tak to jest. I od tego Huga, bo on pracuje u Huga, nie? Od tego Huga to cało sprawa znów. Jak to wygląda, bo Hugo mi opowiadał. Jakbym się miliardów dorobił, bo to jest, kurde, całkiem, to warto było posłuchać, nie? Bo on pochodził z naprawdę z biednej rodziny. Co to tu, kurde, jakieś jazdy? No nie z biednej, ale z takiej normalnej rodziny. I to było tak. To się chyba zaczęło, kurczę, nie wiem. W każdym bądź razie ten Hugo i jeszcze, kurde, jeden, oni pracowali kiedyś razem.
i pracowali, też głupie nie byli obydwa. A wtedy w markach się dobrze zarabiało. No to ten Hugo zainwestował tam w część rzeczy i tak dalej, miał tam zdolność kredytową, wziął kredyt, kupił parę domków na tym Hitdorfie tam, bo tam była taka fabryka, znaczy domków, to była taka fabryka i tam stały stare domki. On to kupił ten teren, wszystko zrównął z ziemią, postawił nowe. Postawił nowe popierdółki. No i z tych czynszów, z tego wszystkiego, tak się to wszystko dorobiło pomału i zaczęło kapać. No się dorobił tego pierwszego miliona. Te dupsy pospłacą. No i tak, i potem się zaczęło inwestowanie ciągłe w różne inne rzeczy. No i tam na takim, kurde, to jak to się nazywa w ogóle? Jak się na Burszad jedzie. Tam w końcu kupił całe takie osiedle i ten Rysiek i Heniek mu to tam, kurde, robili. W moich starych filmach z laminatów, z tamtym, jak tam laminat jest kładzony, to też tam można widzieć, bo ja tam byłem na tych budowach, ja tam też kładłem laminat różny. Różne takie dzięcioły. Potem przyszło trochę hobby od niego, a Hugo jeździł na wyścigach samochodowych. Nie we Formule 1, ale w takich już konkretniejszych. No i przez ten motosport i przez to wszystko on się, kurde, dodatkowo jeszcze rozkręcił tym. Potem kupił tam na Opladę taki wieżowiec. Taka firma F plus S plus jego, kurde, tam jest na Hitdorfie jest ta filia z tej firmy. Samochodami się zajmują, tuningi i takie różne pierdoły. Przy okazji tam stoł zaraz ten mały domek, gdzie ten Rysiek gazduje z Henkiem. To tego też kupił przy okazji. No za grosze kupił, to wiecie, że ten symboliczna suma stówka na miesiąc, to do Ryśka to jest pikuś, a ten wie przynajmniej, że ktoś tam jest w środku, że jest opalone też jest i tak dalej, że nie ma, kurde, mrozu tam i tak dalej, że tam ktoś o to dba. Tak się to wszystko rozkręca. Teraz zaczął na Burszajdzie. Teraz, to jest, kurde, 5 lat temu. Też jeszcze 3 takie bloki budować. Ja tam wtedy miałem robić nadzór tego całego szajsu, ale miałem inne zajęcia i mu odmówiłem, mu powiedziałem: Hugo, bo taka budowa trwa parę lat i to człowiek parę lat jest związany. Musi być, musi pilnować, musi dzwonić, musi. Nie, za dużo roboty. Ja nie lubię za dużo roboty. A ja jestem taki, jak ja bym mu obiecał, to musiałbym wszystko poświęcić, żeby tam być cały czas, nie? I mi się nie chciało tego. Bo tam trzeba być jako pierwszy, jako ostatni zjeżdżać z budowy. Bo to wiecie, ile marasu mogą narobić na budowach, nie? I to jest stres, odpowiedzialność i takie rzeczy. Ja mówię, nie. Jak on do niego: Hugo, ja mam na chleb. Mi takie coś jest niepotrzebne. Bo tam szło trochę kasy wyrwać też, nie? Ale to wiecie, no to coś, kurde, na budowie, wiecie jak to jest. Ten tego nie dowiózł, ten tego, ten to zapomniał.
Tu no pół paczki przyszło, zamiast cało. Trzeba to wszędzie być, wszędzie nosa wtykać i pilnować tego wszystkiego. No bo przyjedzie firma zakładać kaloryfery, a tu się okazuje, że są tylko dwa, zamiast 20. I na tym to poległo, nie? Podciśnienie się robi niepotrzebne. A tak wiecie. Lepiej, że jak spokojnie żyje. No. A jak tam dobrze znów tego Huga i tego drugiego kumpla, bo my tam i we Włoszech razem byli. I w Austrii i tak dalej, także to wiecie, kurde, to jest... Ale został taki przyziemny, powiem wam. Mimo, że ma tyle w portfelu, on też patrzy, ile pizza kosztuje. U tej kelnerce Dona lepsze, to jest normalka. Ale jak coś tam, kurde, go ktoś chce w konia zrobić, cenowo czy coś tego, to on, to zaraz, nie. On ciężko do tego dochodził, swoją pracą. Więc, się też nie doda talerza na tego, na pluć. Ja mu tam różne dupsy też tam zakładałem, jeżeli chodzi o komputery, to są takie rzeczy, bo on się też na wszystkim zna. To jest właśnie to, że to jest taki handwerker, to nie jest taki typowy, co wygrał w totolatka, a całe życie w biurze przesiedział. Nie. On jest kumak, on dokładnie wie, do czego jakie kleszcze, do czego jaki klucz. Co czym się robi, co się... Wszystko dokładnie wie. Także jak on też wie, ile czasu jako dano robota i tak dalej, ile to czasu wymagło na przykład, to on wie dokładnie. Druga sprawa, on też wie, bo jest dużo takich na przykład szefów, co nie wiedzą. Im się wydaje, że to jest do zrobienia w ciągu 5 godzin, bo w internecie tak pisze. Jak coś się nie uda, tylko jest zrobione 6 godzin, to te szefy już tam dostają palpitacji serca, kurde. Bo już tam coś nie poszło nie tak. A Hugo dokładnie wie. Bo on samemu też robił jako gaz wasę instalator. Instalował po prostu woda i gaz. Także on dokładnie wie, co też może iść nie tak w danych sprawach, bo nie zawsze jest tak, że wszystko gładko leci, takiego czegoś nie ma. No, w każdym bądź razie wracamy do tego, kurde, do Ryśka i Henka. No to oni mu tam zrobili, te domy obcieplili, bo te co on tam kupił, te osiedle, no to były domy, które już stały, nie? I to jest poza granicami tu Leverkusen. Tanio to kupił. Ale nie stracił na tym, wszystko jest w porządku. Oni mu to tam ocieplili, żeby te normy tam ociepleniowe zdało i tak dalej. Różne cuda na kiju tam robione były. Ja mu tam stolarka kiedyś też robiłem, jakieś takie skrzynki pierdoły. Bo tam gaz jest pociągnięty. I te wszystkie rury, te wszystkie popierdółki. Bo w Polsce niby ja, to musi być niby odkryte, bo oni przyjdą tam, sprawdzają, czy ten gaz jest, czy to szczelne, czy nie, takie pierdoły. A tu nie, bo chodzi o to w tym, kurde, jak się to nazywa, w sieni. Tam gdzie schody jest, na klatce schodowej. Ja mu to wszystko pozakrywałem, te wszystkie, kurde, takie maskownice, bo tam porobiłem różne pierdółki w takich tych, a to fajnie, bo to wszystko jest równo takie same, te klatki schodowe. Także jak pobrałem wymiary i patrzyłem, że aha, wszystko pasuje,
No to zrobiłem mu po prostu takie same, to się fajnie robi, bo nie trzeba nic przestawiać, żadnych maszyn, żadnych niczego, nie? Wszyscy są po prostu zadowoleni, ci ludzie, co u niego tam mieszkają, jako co czynsz mu płacą, też są zadowoleni. Oni tam też, kurde, na niego nie narzekają, że on tam coś tego. No ale on jest taki, że jak mu się coś do głowy weźmie, to choćby tam 3-4 ściany były postawione, to przez te ściany przejdzie. Głową mur rozwali i przejdzie w tym kierunku. Wiem o tym. I jak go ktoś będzie próbował oszukać, to od razu mu o niego przepierdzielone. No. Tam chodziło kiedyś. Użył takie koparki. Taką przegubową ładowarka. Wypożyczył. Bo ja mu tam ten plac kiedyś robiłem cały taki. Pomiędzy tymi. Przyszła jakaś tam firma. I miała mu zrobić te krawężniki, te wszystkie chodniki, pierdoły i tak dalej. I jak oni to zrobili. I jakie to było spaprane. Jakie tam były kanty, wiecie, jedzie się autem, zahacza się, kurde, jakiś kurde, szpica z krawężnika czy coś, takie coś nie może być, to musi być wszystko ładnie zrobione, wykonane. Nawet lasera nie wzięli, żeby te poziomy połapać, po to wszystko, kurczę, jaki koszmar. A mnie tam długo nie było, bo ja chyba byłem, nie wiem, wtedy we Włoszech czy gdzieś. Czy w Szwecji nawet chyba. On też jakiegoś czasu nie miał, bo chyba on też, on chyba był we Włoszech. I tego. I tam ci dostali robota, mieli to zrobić tak, trzeba. Kurde, jakby tam przyjechali, jaki cyrkus. Ja pierdzielę, jak to wyglądało. No i co z tym teraz cholerstwem zrobić? A tam już była ziemia zamówiona, ten żwir, to wszystko, kurcze. Jasny gwint, jak i oni tam, kurde, bagno odwalili, to się w głowie nie mieści, nie. Potem mieli, bo oni tam jakiś, bo to jest tak, jakiś czas dostali na to, żeby to poprawić, ale jak oni to zaczęli poprawiać, to jeszcze gorzej z tego wyszło. Hugo się po prostu wkurwił i wszystkich tam powygonił w pierony. Z takiej, kurde, tej firmy. Nazwy już nawet nie pamiętam. No i potem, kurde, bo się wkurzył, wypierdzielił ich tam, pogonił ich wszystkich, kurde. Lecieli jak szmaty. I teraz tak, kurde, Hugo Godo, wiesz co? Weź mi to tam jakoś zrób. A jo, takich, kurde, napoczętych klamorów nie lubię, Boże. Nie mogę, Hugo, najpierw zrobimy jakiś plan. Bo ja zawsze plany, nie? Zrobimy jakiś plan. Jak się tu do z gówna batu kręcić? Patrzę, skenuję to, a to już, kurde, te krawężniki to już zabetonowane, to było wszystko, wiecie, to nie jest tak, że tylko wsadzone do ziemi, że brechą czy koparką dźwigniesz te, nie, to zaloli, betony, wszystko, kurde, ja pierdzie. Tu się robi normalnie na suchy beton takie rzeczy, to nie trzeba wody loć, bo woda jest w powietrzu, to sama nasiąknie. Sypie się suche, taką mieszanka, stawia się te krawężniki i to tam trochę przyłapie i to wystarczy, kurde. Tym bardziej, że tam nikt po tym nie jeździ, kurde, i tak dalej. A oni to tak zaloli betonem. Kurde, to trzeba było. Ja tak Hugo wypożyczył taką koparkę, taką przegubową, ja to pod tym szauflą tam powybierałem, co szło, wpierdolem to do kontenera, bo kontener był zamówiony. Cały stary beton, nowe krawężniki. I miałem takiego jednego pomagera, go domu, kurde, weź to tutaj tego. Tu nie musisz sznurka cudować, tam deska przyłóż, bo te po linii były, nie? Tylko były za wysoko, za nisko i tak dalej. Tu deska do jednego, czy tam wasę woga ta długo przyłóż. Ściskami. Przykręć do tych, co są, po bokach, tego wymienisz i tak dalej. On to tam pomału, pomału.
wyprowadził, a jest za ten czas tam ta ziemia porozsypywałem, bo to przyszło czarnoziem. To ten, dwa dni tylko kurde siedziałem w koparce i w takiej ładowarce, to taka dosyć szeroko była. I ta ziemia kurde tam rozplantowywałem, nie? Jak ogrodnik kurde. Potem wziąłem ten nasiona, przyszła nasion kurde trawy, to przyszła cała paleta tego pieroństwa. Ja to ręcznie normalnie siąłem, nie? Wziąłem się paczka, kurde, nożyczkami otwarłem i siąłem to wszystko ręcznie. Taki walec był, taka walca, kurde, potem ten to tam pojeździł, powalcował jeszcze i było. Trawa urosła fajno. Ale jakie tam cyrki, kurde, bo tam oni tam, bo z tych krawężników też miały być zrobione takie części, takie kawałki, gdzie gdzie tylko miał być w środek nasypany żwir taki fajny, ozdobny, plus tam na samym środku jakoś tam fajno, tak, wiecie, nie wiem jak się nazywa, pelargonie, czy pieron, wie, tak jakiś kwiat miał rosnąć i tak dalej. I jak oni to spaprali, te poziomy, to wszystko. No szok, kurde, ja potem nieraz to wziąłem, kurde, i go domy, a to już się nie opłaci wyrywać, to wezmę kątówka, nie, diamentowo tarcza, decha przykryciłem i według tej dechy, żebym ten krawężnik tak podrównął, no, no taka różnica, jak tu byli na zero, a tu mieli taką różnicę. No to pierenie to jest 3 cm, to już widać. Podrównąłem to wszystko, żeby to wyglądało optycznie, ładnie. No i było ok. A tam fajnie, bo tam nic nie ma, tam jest tylko te jego osiedle, tam dookoła to same kurde pola, lasy, kurde elegancko. Ja na grzyby tam łaziłem. A tako dorywczo, kurde, była tako, wiecie, fucha. Ale na takie coś, żeby się wbić, żeby tam 5 lat siedzieć, kurde, na jakiejś budowie i to wszystko nadzorować, te całe gówno, to mi się tego nie chciało. Absolutnie. Kurde, mnie to wkurzyło to wszystko. Światła się gaszą. Bo Hugo wiedział, że ja się na tym na przykład znam, bo ja kiedyś pracowałem w takiej firmie wypożyczanie maszyn i urządzeń. Czyli ja przeskenowałem wszystkie budowy, które tu były. Włącznie z tym stadionem, z tymi wszystkimi popierdółkami i pod ziemią, tamte parkingi, co nam w centrum budowane były. Pod ziemią byłem, no wszędzie, gdzie tylko budowali, coś robili, to ja tam byłem, nie? Tu w Bayerwerku, w tym, kurde, w tym zakładzie chemicznym i tak dalej. Także wszędzie mnie było pełno, nie? Wszędzie byłem, wszystko widziałem i dlatego, kurde, dużo rzeczy, co, no wiadomo, że wszystkiego człowiek nie wie, ale dużo rzeczy, co się na budowach dzieje, jak, co, z czym się je, to żebym kurde hapnął tego wszystkiego, tej wiedzy, nie? A Hugo o tym wiedział. I ten, on mnie na hamca chciał tam, żeby ja to nadzorował mu ta budowa tam, ale ja go tam, nie, bo ja się już widział, nie? Ja to już mam taką wyobraźnię. Ja sobie widzę, jak on leży na hamaku, tam w ciepłych krajach, fajnie mo. A ja tam będę, kurde, dysz będzie padał, po tej glinie łazić, kurde, po tym marasie. Nie, to nie ze mną takie numery. I potem ten Rysiek to w końcu tam przejął, bo on tego Ryśka to za bardzo nie chciał tam dać. A dlaczego? Ja wam też powiem dlaczego. No bo ten Rysiek cholernie długo tu jest. Ale ten niemiecki u niego to taki słaby lekko taki, muszę powiedzieć. No kurde, on tam wszystko jest dobrze, ale bo nie każdy ma łeb do nauki języków, nie? I ten, on tam, Rysiek tam w jednej dziedzinie, tam z budowlanka czy coś, to on się umiał dogadać, to bez problemu. Wiedział te nazwy tych, kurde, tych materiałów budowlanych, tego wszystkiego, tego. Ale jak przyjdzie już co innego, potem z innej branży czy coś, no to jemu to kurde tam brakowało tych słów, a to jednak przez telefon się trzeba kurde umieć wygadać i tak dalej. Trzeba też zawalczyć o swoje, żeby mieć swoje kurde na wierzchu. A Rysiek jest taki bardziej bardzo ugodowy, taki powiem, on nie jest taki kurde zaczepny, tylko jest taki, no ja, no dobra, no stało się, no okej, no tego, no, ale to nie, tak to nie, tak nie można kurde, to trzeba kurde walczyć o każdy ten, wiecie. Jak żeś mi przywiózł, kurde, złe kamienie, no to jest twój problem. Ale przez to, żeś mi przywiózł złe kamienie, to moja robota na czas nie została wykonana.
Dlatego ja chcę za to jakoś rekompensata, nie? Wiecie, o co chodzi? To zaro trzeba rabaty wyhandlować i tak dalej, to trzeba mieć taką, taką kurde, jak się tego da na śląsku, grajwka do handlowania też trochę. A tego się trzeba uczyć. Jak się pracuje normalnie w takiej firmie, co się wypożyczą coś czy coś tego, to to automatycznie przychodzi. Nie trzeba mieć szkoły handlowej. To przychodzi automatycznie, bo, no bo jak jest się 100% pewne, że się wypożyczyło komuś dobrą maszynę, tam koparka, czy dobry, kurde, tam jakiś dźwig, czy inne pierdoły, i to przychodzi zepsute, no i człowiek widzi te uszkodzenia, a ten klient potem go do, ja, ale to już było. Ja tam, kurde, każdy centymetr kwadratowy lakieru znowu na tych maszynach, bo niektóre samemu odnowiłem i tak dalej, i tak dalej. Także ja wiem, która ryska gdzie była i gdzie jaki szlauch był wymieniony i ile czasu ty był i tak dalej. To się wie po prostu, nie? A niektórzy, wiesz, myśleli, że na głupka trafili i powiedzieli, nie, ale to już było, to już zgórwane, to już było. No. Chyba jak się, kurde, obrócą się koparką, wpakował się w drzewo, bo miał obcięte, kurde, ta asta, obrócił się budą i wpakował, kurde, w cały ten. Gałęź mu wlazła do środka, do tego, to najlepiej by też jeszcze powiedział, a to już było ta dziura. Ja pierw te szybie, nie? I takie różne cyrki. I te ludzie próbują, żeby nie, bo mieli ubezpieczenie na to, bo muszą, jak się wypożyczą coś, to trzeba mieć, się ubezpieczyć, ale oni nie chcieli z tego, wiecie. Bo to potem koszty ubezpieczenia też idą do góry. W każdym bądź razie było tak, że próbowali, kurde, swojego szczęścia, no ale ze mną to nie cholera, nie, tam nie było dyskusji w ogóle, kurde, nie. Bo jak ja wiem dokładnie, jaka to jest maszyna, co ona potrafi, w jakim ona stanie była wypożyczona, i rozumiem, że to się zużywa wszystko podczas wypożyczania, to jest okej, okay. Takie normalne tego, nie. Ale jak ja komuś wypożyczę maszynę z silnikiem, a on mi przywozi bez, no to jeszcze go do, że tak już było, no to trzeba go, kurde, zaraz chłostać najlepiej. I to było tak, jak przyjeżdżali wypożyczać, to byli zawsze mili i tak dalej, bo tam kaucja też musieli zostawić za ta maszyna, nie? Byli mili, uprzejmi, przyjemni, bo tak normalnie to nieraz, kurde, nie było, nie, to się go dało, no nie ma, kurde, tym potrzebował coś kopać, no nie ma, wszystkie są wypożyczone i do widzenia. A jak ktoś był normalny, to się tam do niego zawsze coś znalazło jeszcze, nie, jakieś rozwiązanie. Ale dużo było i tak, i dużo normalnych przyjechało potem z powrotem i wszystko było w porządku, ale dużo też było takich, co próbowali, przyjechali z powrotem z tą maszyną, czy my je też tam rozwozili, nie, po okolicach. I potem spróbowali triksować, nie? A to było, a to, a to tamto, a to siamto, nie? Tak różne pierdoły. A u mnie, kurde, krótkogadka. I przeważnie jak przyjeżdżali, to zawsze przyjeżdżali nie ten sum, tylko przyjeżdżał, tylko kogoś posłał. Albo, żeby to odwiózł, albo przyjeżdżali w dwójka, w trójka, nie? Czyli jak ktoś przyjechał wypożyczyć samemu, a już w dwójka, trójka przyjeżdżali z powrotem, to trzeba było bardzo uważać, bo to było po to robione, żeby tych dwóch człowieka zagodało, a ten drugi tam tylko, żeby, wiecie, żeby mu podpisać, że oddał ta maszyna, że wszystko jest w porządku. Nie, tak nie ma. I dlatego to życie mnie po prostu nauczyło, wyszkoliło mnie to życie. Sam się tak wyszkoliłem, że ja zawsze te błędy, te wszystkie, które są w tych maszynach, starałem, musiałem w krótkim czasie szybko wyłapać, co się dzieje, nie? No bo jak nie, to firma by to musiała sama zapłacić, nie? Czyli ponieść tego koszty, co by się na pewno szefowi nie podobało. Także ja szybko, kurde, to jest taka moja zmora może też, że szybko umiem jakieś błędy wyłapać w czymś techniczne, albo takie, albo siakie, albo sraki. No i tak to jest, kurde. Bo błędy robi każdy, no nie ma takiego, kurde, co nie robi błędów.
No ale jak ktoś już kurde spieprzył coś i mu się godo, bo to też zależy co tam było, nie? Jak tam zrobił ryska na kabinie koparki, delikatno po lakierze przeciągnął czy coś, no to dobra, to idzie tam oko przymrużyć, nie? My tam lakier mieli oryginalny z Bobketa, bo to Bobkety były. To wiecie, jakby przyszedł, by powiedział jak człowiek, słuchaj, no kurde, patrz, no, zdarzyło mi się, obrócą się tu, zahaczyłem, mam ryska, kurde, tamtego. Ja nie chcę, żeby to przez ubezpieczenie leciało, weź to jakoś tam, kurde, może jakoś tam ogarniecie czy coś. Wszystko można. Ale jak przyjechał i powiedział, ja, to już było, to wiecie, a ja dokładnie wiem, że nie było, no to już jest całkiem inna gadka, nie? Przyjechał, przyniósł skrzynia piwa i powiedział, słuchajcie, kurde, weźcie to tam jakoś zaciapkajcie pędzlem, rolką czy czymś. To jest tylko koparka, to nie jest Ferrari. Wiecie, nie, no, to tam się można się zawsze dogadać jakoś. Nie? Ale jak przyszedł, kurde, po chamsku powiedział, nie, nie, to już było. I jeszcze mi na chamca próbował do głowy to wbić, że on ma rację, że to już było, nie, wiecie, bez żadnych argumentów, kurde. No. Bo co innego jest, jak ktoś wypożyczył na 1-2 dni, to tam jeszcze tego, nie? Ale niektóre te firmy, bo u nas też firmy wypożyczały i oni taką maszynę wypożyczali, te bobkety na przykład, te ładowarki wypożyczali tu na dół do tych takich TIF garażów. Boże! No to jak my to wypożyczali tam, to my wiedzieli, że ta maszyna już, ona już nie wróci, nie? Znaczy jak ona wróci, tylko szczątki tej maszyny. Bo oni normalnie taką ładowarkę brali do burzenia ścian. Nie, że tam młot, bo tam też idzie taki młot hydrauliczny, kurde, napędzany, czy tam pneumatyka nawet idzie zapnąć do burzenia. Ale nie, oni normalnie tym, kurde, bobketem tak długo napierdzielali w ściany betonowe, aż te cylindry się, te wszystkie siłowniki się powyginały. No. Takie pryty, dwudziestki, kurde, w tych oponach przebite, na kapciach jeździli cały czas. Bo tak jak to tam było 2 tygodnie u nich, to ja się tam potem przejechał. Też jak blisko byłem, to wstąpiłem tam rań zobaczyć, jak ta maszyna wygląda, nie? Bo to należało też do moich obowiązków, żeby zobaczyć, czy ta maszyna w ogóle jeszcze jest, nie? I tego. I opatrzę, kurde, jak ja to widziałem nieraz, kurde, co oni tam odwalają za numery z tym, to ja pierdziel. Bo oni się potracili, ich nie było, a potem, kurde, przyszli na termin, nie? Musieli na termin to skończyć. I obojętnie, kurde, głową o ścianę walili, tylko żeby ta ściana się obaliła, nie? I to taka robota jest. Zasyfione, zakurzone, te filtry powietrza i tak dalej. Nie, a oni mieli w tej umowie było, że oni tam, nie że oni tam mają robić serwis tego, ale że mają przynajmniej te filtry powietrza przedmuchać, nie? No, jak ja tam byłem, przeskanowałem teren, co się tam dzieje, kurde, i go do mnie, nie, stop, ta maszyna stoi, teraz klucze zabrałem stamtąd i koniec. I teraz, kurde, ja będę miał czas, przyjada po południu, zrobię wymianę oleju, przedmuchą filtry, bo to kompresor trzeba się to już było wziąć, żeby przedmuchać to wszystko i tak dalej. I zaś ta maszyna doprowadziłem do takiego momentu, żeby kurde jako tako jechała, koła przywiozłem inne, bo te ładowarki są normalnie na kołach, to jest pompowane powietrzem. Tamte koła pozdejmowałem, założyłem nowe koła, żeby na kapciach nie jeździli, nie? Bo to już nie chodzi o to, że te felgi były zniszczone. Te felgi były zniszczone, opony były zniszczone, ale ta maszyna jak ona cały czas na kapciach zapierdziela, to ona się męczy też, nie? Ona dostaje kopa. No i to taka robota. Pozakładałem, zrobiłem zaś z tego jako taką maszyna i haratali dalej, nie? A to wszystko w koszty było wpisane potem. A oni tam grube tysiące płacili, nie? Te firmy. No i to taka mała opowiastka, kurde, kończa, bo już, kurde, papieros się wypala, pizza zjedzono, przejechać do domu, zobaczyć, co wyście tam, kurde, za filmy podali. Paweł tam fajnie robi, ta tokarka, bardzo mi się to podoba. On tam naprawdę robi tak, ona trafiła naprawdę w dobre ręce, on tam kurde fajnie zrobi, to mi się podoba, że to tak, no. No tak, bo te ryby ogarnie, to tego, a potem od razu czasu to musi mieć coś do grzebania, nie? Żeby się nie zanudził. A tak, kurczę, wiecie, tak by się zanudził.
A ta tokarka jest fajna, bo ona nie jest, mi się wydaje nawet na jej plus było takie, że ona się kiedyś przewróciła, że ta sztanga była wykrzywiona, to nigdy ją za bardzo tak już na maksa nie zgwałcił, bo jak maszyna jest zepsuta i stoi, to ona się nie zużywa też, nie? To też jest dobrze, bo jakby ktoś na niej haratał, to by tam, wiecie, kurde, jak to są tokarzy, wpierdzieliłby tam jakieś, kurde, klunk, kurde, żelastwa i by tam mu wyleciało 300 razy z uchwytu, nie? A tak przez to może nawet też ona przestała jakiś czas tam i to, że sztanga zawsze idzie wymienić albo wyprostować, to nie jest problem, nie? Ale te łoże, to wszystko, to tam widać jest takie w bardzo dobrym stanie, bym tak powiedział nawet. No. Bo to jest fajna maszyna, to jest taka, ona jest takiej wielkości, może nawet trochę dłuższa jak ta brązowa, taka, co na tej krucjacie wtedy tam oglądałem, nie? On tam dużo za nią nie chciał wtedy, ale to za wielko krowa. Jeszcze, żeby te wejście na warsztat, kurde, było większe, to wiecie, kurde, to byśmy ją tam może i wtarmosili jakoś, kurde, ale ona by zajęła pół warsztatu, kurde, to nie ma szans. Ale wiecie, kurde, to teraz tam przerabiać, kurde, te całe wejście, to wszystko z powodu tokarki, to też jest takie, wiecie, kurde. A tym bardziej, że w tym czasie ta mało boła, ta mało tokarka, no mało, no nie jest taką mało, bo mało to są te stołowe takie małe. Ale ten, na tej to już na nasze potrzeby jest w stanie wszystko zrobić i to jest dobre, kurde, to wystarczy. Nie ma co szaleć, kurde. Tym bardziej, że my dosyć często te takie filigranowe rzeczy potrzebujemy robić. A na takiej dużej maszynie to się to trochę ciężko robi, tak szczerze powiedziawszy. Można zrobić. Jednomilimetrowe można na takiej maszynie toczyć. Ale to już jest, wiecie. Także prędzej czy później Paweł się, jak on zacznie toczyć i wejdzie w trans, to on się taką małą tokarkę też jeszcze zapodo. Bo będzie zauważył, że na takiej dużej to jest... Czasami jest uciążliwe robienie takich małych rzeczy, takich, kurde. Zależy, co on tam jeszcze planuje na ręcie, nie? Bo też niedługo chyba będzie na ręcie. No i tak to jest. Pogodołem, kończę, kurde. Na razie, trzymajcie się. Ciao, ciao.